No witam Cię bardzo serdecznie na CSGO Skinsie się znajdujemy. Ja oczywiście Ci przypomnę o konkursach pięknych dla osób, które oczywiście z kodem Kroxy wpłacają. Jak oczywiście dokonasz wpłaty, to po wpłacie od razu się dowiesz, czy udało Ci się wygrać, czy nie. Pojawi Ci się wtedy taki prezent, jeśli udało Ci się wygrać. No i oczywiście im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygraną. No i oczywiście konkurs na skina. Jak chcesz wygrać, oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz i użyj kod Kroxy na CSGO Skinsie. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, czy że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz sobie magiczny zielony plusik tutaj i wpiszesz kodzik Kroxy przez 2x. 10% więcej oczywiście do każdej wpłaty dostajesz, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. A my lecimy ze skrzynkami procentowymi na oczywiście naszego kochanego Karambita Tiger Tufa. Zostały ostatnie dni, gdy te skrzynki są dostępne, więc sobie stwierdziłem, kurczę, trzeba je przydusić. Może spróbować trafić haula, jak oczywiście tutaj skrzyneczka dla Tiger Tufa jakiegoś krambicika, no bo za tego Huntsmana no sobie nie otworzymy skrzynki z haulem, no ale tutaj niestety Karambita nie będzie, bitwa wygrana, więc na minus tylko 1300, no ale oczywiście chyba nikt nie lubi wychodzić na minus, nie, więc stworzymy jeszcze raz tutaj tą bitewkę z tymi Tiger Tufami, wrzucamy oczywiście jeszcze raz bota i samu. No i zobaczmy, tutaj jakiś rewanżyk, mam nadzieję się, znaczy, może niekoniecznie rewanżyk, bo wtedy by musiał i samu wygrać. No ale może jakiś karambicik dla wuja? No jest bajonecik, to jest 2400, więc do zwrotu już blisko, tak? Na pewno bliżej niż w battle poprzedniej. No ale no my tu liczymy dalej na jednak tego karambita, nie? Bo jest to item w tej skrzyni najdroższy, kosztuje 5600. Oczywiście skrzynka 3% na ten nóż. Zobaczmy, ostatnie dwa otwarcie będą lecieć. Mam nadzieję, że tutaj jednak skrzynka pokaże pazur, albo że chociaż mi da drugiego tutaj bajonecika może, żeby battle była na plus. Zobaczmy, ostatnie otwarcie. No i... no właśnie, no i to jest kolejna battle wygrana, o dziwo. No ale to jest kolejna battle, w której wychodzimy na minus. Do 3 razy sztuka może, co? Wrzucamy oczywiście bota i samu i zobaczymy, czy to przysłowie się sprawdzi. Trzeci raz bitwa na skrzyneczki z Tiger Tufami. 3% na tego karambita, więc ta trójka, no coś tutaj może, kurczę, symbolizować. Trzecia skrzynka pusto i zobaczmy, czy w czwartej nastąpi tutaj jakaś zmiana. No, nie sądzę. Zobaczmy, trzy skrzynki do końca, może tutaj doszukujmy się tej zmiany. No jest ten bajonet właśnie w trzeciej skrzyni, ostatniej od końca. To może jeszcze karambić na zachętę, co? Dla wuja. Bo to dalej jest minus, nie? To będzie trzecia batla, którą wygrywamy, stary. Ale trzecia batla, z której wychodzimy na minus. Co mi po takich bitwach, stary? Jaka, nie wiem, jakaś klątwa jest na mnie dzisiaj rzucona, że ja wygrywam te bitwy. Albo czekaj, zróbmy teraz mastermind move i wrzućmy te skrzynki 3% w sztukach 7, tak jak było, ale weźmy teraz underdoga, stary. Milion IQ. Ja ci mówię, że to jest klucz do sukcesu. Wrzucam i samu i zobacz, teraz ta skrzynka powie, kurczę, no trzeba rzucić tego karambita, nie? Czwarta bitwa, zero karambitów i jak na złość rzuci go dla i samu, stary. Zobaczysz, przewidziałem przyszłość. Zobaczysz, to jest milion IQ move. Zobaczmy, 5 do końca. Oczywiście bitwa underdog, tak jak wspomniałem, 2700. No chyba wypadałoby w końcu zarobić na tych bitwach, bo no mówię, no kurczę, no po to idziemy na bitwy, żeby tutaj wychodzić z nich na minus. Znaczy to fajnie, jak wygrywamy bitwę, tak? No ale fajnie też, jak wychodzimy z niej na plus. No bo to jest, że tak powiem, te najważniejsze chyba, nie? Zobaczmy, dwie skrzynki przed nami. Nie no, moja taktyka wzięła w łeb. Wszystko dzisiaj idzie w łeb, stary. 1800 zł, tyle mi zostało. Nie wiem, ja tu próbowałem jakoś rozgryźć system, oszukać przeznaczenie, a tu totalnie nic mi nie idzie. Jakby... no nie wiem, może mi pozostało skupić się na tych skrzynkach procentowych ze sloterami, może nie wiem, ja może tutaj powinienem szukać tego szczęścia. Zobaczmy, jeżeli jeden tutaj sloter spadnie, no to możemy spróbować wrócić na te Tiger Tufy, no bo póki co wracać na te skrzynki z kwotą 1200 zł, to jest taki pomysł, kurczę, no jakbyś się porywał z motyką na słońce, stary, do tego bym trochę to porównał, bo no z takim budżetem, no może być ciężko, z takim budżetem to właśnie na te skrzynki tańsze procentowe, która no właśnie tutaj 4% na slotera kosztuje 100 zł, nie, a na Tiger Tufa no tak z 3 razy więcej i to jedna, więc no tutaj za 7 skrzynek płacimy niecałe 700 zł. No właśnie, no mamy tutaj 4% szans na tego splotera. Kosztuje on 1500 zł, więc wydaje mi się, że to jest worth deal, mając, że tak powiem, fundusze mniejsze. No ale zobaczmy, to będzie ostatnia skrzynka teraz i czy tu się coś zmieni? No oczywiście, że nie.
To jest kolejna bitwa, która nie daje totalnie nic. I przede wszystkim druga bitwa z rzędu, którą przegrywamy. Mój oponent dziwo w obu nie trafił totalnie nic, co by jakkolwiek dało mu profit, no ale still. Bitwa przegrana to bitwa przegrana, a wuja Kroko przegrywać nie lubi. Zobaczmy, jest kosa, ale to jest 600 zł, coś jeszcze tu musi spaść, żeby z tej bitwy jakkolwiek zarobić. Zobaczmy, przed nami jeszcze 4 skrzynki, 4% na slotera. No 4%, no to jest więcej niż 3, więc no ja bym tutaj już widział jednego tego slotera. No ale zobaczmy, 2 skrzynki do końca, czy tu się coś jeszcze wydarzy, bo póki co no CSGO Skins tak trochę podtrzymuje mnie przy życiu, ale tak już wiesz, takie trochę I'm under the water, please help me, nie? No i tutaj się nic nie wydarzy już, stary. 600 zł i kolejna bitwa, którą wygrywamy, ale jest to kolejna bitwa, z której wychodzimy na minus. Coś niesamowitego, mam 70 koła tokenów, ale za to nie kupię nic takiego, wiesz, wartościowego, 63 tysiące. No mogę jedynie tą M-kę kupić, ale będzie zastrzyk jakiś, nie wiem, okej, 250 zł, więc jednak ciut więcej, no ale właśnie, zostało mi 1500 zł i czy jest sens próbować te Tiger Tufy, gdzie kosztuje jedna taka skrzynka 400, nie 300 zł, może 2%, może na tą skrzynkę się skuszę, rzucimy jedną tutaj na farta, tą droższą, albo nawet w sumie chyba dwie możemy, no i zobaczmy, czy tutaj ta skrzynka uratuje ten film. Czy okaże się, że przez te wszystkie bitwy, które dzisiaj zrobiłem, na te skrzynki procentowe nie mogę trafić tej głównej nagrody, czyli kolejno Karambita i potem tego Bołego slotera, bo nie poleciał dosłownie żaden ten nóż. Nawet jakby ta M9 spadła Tiger Tooth, to już bym się cieszył, bo to jest cenowo bardzo podobnie do tego Karambita. No ale zobaczę, dwie ostatnie skrzynie, proszę, żeby tu w tej ostatniej coś się wydarzyło, no na poprawę tego filmu, żeby go tak nie kończyć.